Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w imieniu autorów Pawła Lisickiego, Piotra Kursztyna. Nawiązując do tych słów, których przed chwilą wysłuchaliśmy, wydaje mi się, że żyjemy w czasach, kiedy dziennikarze właśnie ze sobą nie rozmawiają, tylko zajmują się bardzo często obrażaniem się nawzajem albo nadawaniem na siebie, więc może jest czas na to, żeby zacząć rozmawiać. Na szczęście te rzeczy niedobre to raczej na granicy między środowiskami ideowo skłóconymi się pojawiają, wewnątrz dużo rzadziej, oby nigdy. Tak naprawdę pierwsze pytanie, które ciśnie mi się do głowy, a nie miałem, niektórzy nie uwierzą, ale nie miałem okazji go nigdy żadnemu z was zadać, to w którym momencie w ogóle wpadliście na pomysł, żeby taki wywiad zrobić? Bo ja na przykład dowiedziałem się o nim dopiero wtedy, kiedy Piotr Gursztyn zaczął do mnie wydzwaniać wieczorami i zadawać dziwne pytania. Na przykład dzwonił i mówił tam, a nie pamiętasz, co tam kiedyś ludzie, jak gdzieś byłeś tam na Podkarpaciu, mówili o tygodniku, uważam, że. No to ja mu tam opowiadałem, no on tam dzwonił dwa dni później. I on mówi, a jeszcze coś nie pamiętasz, jak coś tam mówili o tym tygodniku, to jak ci mówili, to co mówili? I tak po trzecim takim telefonie pomyślałem sobie, że albo zwariował, albo może ma jakiś niejawny etat szukając nowej pracy w jakiejś Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo innym CBA i nie miałem zielonego pojęcia o tym, że ta książka się kroi. I tak naprawdę ta informacja to dotarła do wielu nawet członków redakcji w momencie, kiedy właściwie już trwały prace nad składem i trzeba było notki pisać na skrzydełka tej książki, ewentualnie weryfikować pojedyncze fakty. Więc w którym momencie ten pomysł się pojawił i kiedy zaczęliście pracę nad tym wywiadem? Tu są na was specjalne mikrofony. Najwyżej będziemy się różnili. Ale różnicie się pięknie. Pięknie, ja mogę też powiedzieć, jak z mojego punktu widzenia wyglądało rozpoczęcie pracy nad tą książką. A ono wyglądało w bardzo prosty sposób. Mianowicie zadzwonił do mnie obecny tutaj wydawca, czyli Igor Zalewski. I powiedział, słuchaj, czy nie warto by było, to było tuż po tym właśnie, nie wiem, ze 3-4 dni tak naprawdę, kiedy okazało się, że zostałem zwolniony, uważam, że i podobnie jak 20 czy 30 publicystów odeszło z tego pisma. I powiedział mi, słuchaj, czy nie warto by było zapisać tego doświadczenia i opisać tego, czym tak naprawdę było, uważam, że, i pokazać, czym ono różniło się od pozostałych pism na rynku. No co ja mówię, nie, słuchaj, wiesz, no jakoś tak, jak sobie wyobraziłem, że mam napisać, a byłem też akurat wyjątkowo zmęczony, bo akurat skończyłem pracę nad inną książką, o zupełnie innej tematyce, czyli o tematyce takiej historyczno-religijnej, tak to powiedzmy, i byłem tak zmęczony zakończeniem pracy nad tamtą książką, że jak sobie pomyślałem, że mam teraz usiąść i spisywać doświadczenia, uważam, że, stwierdziłem, nie dam rady, ale powiedziałem, słuchaj, no to może w takiej formule, że jeśli na przykład znajdziemy kogoś, z kim bym porozmawiał o tej książce i że uda się z tego zrobić nie tekst, tylko rozmowę, no to wtedy w porządku. I w krótkim bardzo czasie żeśmy wymyślili tutaj siedzącego obok mnie Piotra Gursztyna i tak właściwie powstała także ani nie jestem ojcem tego pomysłu, jestem tylko, że tak powiem, mam nadzieję, no, wykonawcą pomysłu. Nazwijmy to katastrofą. Uważam, że to była środa 26 listopada, jeśli dobrze pamiętam. A Igor zadzwonił, bo to Igor jest rzeczywiście pomysłodawcą, do mnie w niedzielę wieczór. No i to pierwszą niedzielę po. To łatwo policzyć, jaka to jest data. I w niedzielę wieczór, kiedy ja na przykład myślę o poniedziałku przygnębiony. Chociaż nie, wtedy nie myślałem, bo już nie wiedziałem, dokąd pójdę do pracy. Ale w niedzielę wieczór generalnie rzadko ludzie do mnie dzwonią. I tak ktoś do mnie się dobija, a to Igor się dobija. I byłem na początku bardzo zaskoczony. Było takie pytanie... No, ale po co pisać? No to nie jest pierwszy raz, że ja tracę robotę, ktoś traci w mediach roboty, to się dzieje non-stop. Jakaś w sumie, czy tę historię warto opisywać? Dopiero musiałem chwilę przemyśleć, że jednak warto, że po pierwsze ta historia jest sama z siebie nadzwyczajna, ten wpływ polityki na media. Po drugie, coś, co się niedobrego dzieje z mediami, jest też wydarzeniem sensu stricto politycznym, nie takim partyjnym, ale politycznym. Poczytny publicysta, czy grono poczytnych publicystów, ludzie, którzy zarządzają mediami, też mają jakiś wpływ na debatę. Jeśli ktoś im na zasadzie gry nie fair zabiera ten wpływ na debatę, jest to bardzo ważne wydarzenie polityczne. W związku z tym pomyślałem sobie w pierwszym momencie, nie wiem, czy to czytelników będzie interesowało, ale nie chociaż zostanie zapis tego, co się wydarzyło. Wybór Piotra Gursztyna był oczywisty, bo ma najwięcej głosów z nas wszystkich.
jest najprzystojniejszy w redakcji, więc do celów promocyjnych wszystko się nadawało jak trzeba. Państwo wiedzą, kto wypisuje te wszystkie takie nienawistne komentarze w internecie pod anonimowymi nickami. I w różnych anonimowych rubrykach. Na szczęście tak to skonstruowaliśmy, że zawsze możemy zrzucić jeden na drugiego odpowiedzialność za to, co jest napisane i korzystamy z tego prawa. I tak zawsze tak to znaczy, ponosi odpowiedzialność. To cieszę się, że masz tyle cierpliwości. Ale dotykacie sytuacji bardzo konkretnej, mianowicie tego, co działo się kilka dni po katastrofie, zauważam, że jak to przed chwilą zostało ujęte. Kiedy Rafał Ziemkiewicz opowiadał na promocji swojej książki Uważałem, że, zbierającej tą publicystykę z okresu jego współpracy z Presspubliką, czyli teksty z plusa minusa, subotniki, felietony ze strony RPPL, teksty publicystyczne z Rzeczpospolitej i Uważam, że, to mówił, że kiedy on tą książkę przygotowywał, to był przekonany, że zamyka jakiś etap w swoim życiu i nie wiedział, co dalej, bo wtedy jeszcze też przyszłość nie była jasno określona. Nie było wiadomo, że założymy nowy tygodnik. Mieliśmy nadzieję, że uda się, ale nikt nie wiedział, jak to naprawdę będzie i ile czasu to zabierze. Czy ten wywiad, ta rozmowa też na początku to miało być takie pożegnanie, zauważam, że, a dopiero potem w trakcie pracy nad książką okazało się, że to jest właściwie pomost między tym, co było, a tym, co już w tej chwili się rozwija i nad czego to ósmym numerem w tej chwili pracujemy w redakcji. Znaczy tak, znaczy ja myślę, że prawdę powiedziawszy, właściwie niczego nie powinienem dodawać do tego, co powiedziałeś, bo to było trochę tak, że praca nad tą książką, czyli ta nasza rozmowa, zaczęła się w momencie, kiedy jeszcze tak naprawdę ani ja, ani zakładam, że nikt inny z redaktorów czy z publicystów obecnego tygodnika Do Rzeczy nie wiedział, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Albo raczej, no, można było powiedzieć, że chociaż w takich publicznych wypowiedziach wtedy licznych, bo akurat dużo wtedy wywiadów różnych udzieliłem, no ogólnie zachowywałem taki urzędowy optymizm, mówiąc o tym, że właśnie toczą się ważne rozmowy, że wszystko jest na bardzo dobrej drodze i z pewnością coś z tego wyjdzie, to powiem szczerze, że ten sam początek, czyli tych kilka dni, to nie było, nie mieliśmy nic gotowego tak naprawdę. Nie było żadnej pewności, że uda się doprowadzić do startu nowego tygodnika. Jak szybko zresztą te prace powstawały, to widać nawet na ostatniej, na tylnej okładce książki, mianowicie tam funkcjonuje logo, którego już przecież nie ma, czyli Tygodnik Lisickiego, tak? Czyli to było takie logo przejściowe, które pojawiło się po konferencji prasowej, którą żeśmy zwołali 2 tygodnie po tym, jak musieliśmy odejść z Uważam, że. Więc tylko to jest też trochę tak, że w tej książce przyszłość, czyli taka próba opisu tego, co może się wydarzeń zajmuje stosunkowo mało miejsca, a staramy się raczej pokazać i mam nadzieję, że dzięki temu ta książka jest czymś więcej niż tylko takim zapisem jakiejś krótkiej chwili. Staramy się opisać pewien fenomen, czyli fenomen myśli konserwatywnej czy publicystycznej myśli konserwatywno-prawicowej w Polsce. Szerszej niż tylko uważam, że dlatego spora część jest poświęcona Rzeczpospolitej i temu, jak właściwie to środowisko się formowało. I to jest to środowisko, z którego tak naprawdę wypłynęły no 2 tygodniki, czyli jeden, ten, którym obecnie pracujemy, Tygodnik Do Rzeczy, i w jakiejś mierze oczywiście też drugi tygodnik w sieci. Oba wyrastają z uważam, że, i większość osób, które, a właściwie wszystkie te osoby, które pracują w jednym i w drugim, kiedyś stanowiły no jedno środowisko wywodzące się pierwotnie jeszcze z Rzeczpospolitej. Więc zakładam, że poza samym tym opisem tego, co wydarzyło się z Tygodnikiem Uważam, że, i poza to, co powiedziałeś, taką próbą uchwycenia, no to taki trochę nasz cel był rozmowy, żeby celem naszej rozmowy było opisanie i środowiska, i pewnych idei dla niego ważnych, i takiego pytania, no, dlaczego w ogóle uważamy, że to jest coś istotnego, coś, co przetrwa, coś, co pozostawi po sobie trwalszy ślad. To ja może dopowiem, tak, szczegół techniczny. My rozmawialiśmy, ja i Paweł rozmawiałem, nagrywałem te rozmowy od początku grudnia, mniej więcej gdzieś do świąt Bożego Narodzenia. Wszystko zostało spisane w okresie między świętami i Nowym Rokiem. To był ten czas, kiedy Paweł prowadził rozmowy z kolejnymi inwestorami. Paweł też między innymi tu z Piotrem, to zdradzę Państwu, to chyba żadna tajemnica, już i kilkoma innymi osobami prowadził rozmowy, jak tworzyć to nowe pismo, kiedy było mniej więcej wiadomo, że ono powstanie. No i w tym sensie jest to jakiś pomoc. Trudno zresztą było mówić cokolwiek o obecnym tygodniku Do Rzeczy, skoro to było w stanie embrionalnym, można powiedzieć, wówczas.
Ale ja z radością teraz pierwszy odwrócę tą sytuację, czyli to tobie zadałbym takie samo pytanie, jak to, które ty zadawałeś mi, przygotowując pytania do części o fenomenie uważam, że. To znaczy, co ty słyszałeś od ludzi, kiedy jeździłeś po kraju, kiedy spotykałeś się z różnymi ludźmi, co oni mówili ci na temat tygodnika uważam, że, dlaczego uważali, że to jest coś innego, coś dla nich szczególnie ważnego. Niestety mój tryb zawodowy mi nie uniemożliwił mi takie jeżdżenie jak tobie z Radiem Wnet, więc nie miałem takiej sytuacji. Natomiast mogę odpowiedzieć ci, co mówili mi znajomi spoza branży, bo to jest najważniejsze, bo ludzie spoza branży, my dziennikarze siedzimy za bardzo w branży. Zbyt często odnosimy się do tego, co nasi koledzy dziennikarze czy konkurenci dziennikarze mówią o czymś, a trochę za mało dociera do nas, co nasi czytelnicy sądzą o tym, co robimy. No i takie głosy od czasu do czasu słyszałem jakichś znajomych, kolegów, którzy nie są dziennikarzami kogoś z rodziny. I co muszę powiedzieć? Jakieś rosnące zaskoczenie z biegiem, to zresztą wynika z tej rozmowy, tak jak Państwo się wczytają, to zauważycie, że ten tygodnik uważam, że był tak ważny. Ja na początku, i to widać w książce, średnio wierzyłem w ten projekt. Ja byłem szeregowym dziennikarzem czy publicystą Rzeczpospolitej, więc ja nie miałem nic do powiedzenia, to nie o to chodzi. Ja uważałem to za pewną ekstrawagancję, ten pomysł Pawła. No, teraz przyznaję, myliłem się i to akurat nie muszę udowadniać, dlaczego się myliłem. Między innymi to do mnie docierało, że to jest jednak ważne, bo się okazało, że są ludzie, dla których to jest coś ważnego, którzy co tydzień kupują ten tygodnik, zbierają i nie wyrzucają na przykład tego tygodnika. Ktoś odkłada sobie po prostu numer za numerem, albo SMS mi przypomniał, przysyłał bardzo fajny numer. Ja przeglądam ten numer jak numer, ale widać, że ci ludzie tego potrzebowali. I oni widzieli nawet więcej, mówię o czytelnikach, niż ja jako współautor tegoż tygodnika. To było dla mnie największe zaskoczenie. A Pawle, ty jakbyś pokrótce zdefiniował przyczyny, dla których uważam, że stał się fenomenem, jakiego wcześniej na tej stronie prawej tygodników pism prawicowych nie było. Znaczy, ja staram się to oczywiście tłumaczyć w książce. Myślę, że jest kilka powodów. Pierwszy i najbardziej oczywisty był taki, że dla bardzo dużej grupy odbiorców, bardzo dużej części polskiej opinii publicznej, szczególnie opinii publicznej, która potrzebowała pisma konserwatywno-prawicowego, no takiego pisma nie było. Ono w jakiejś postaci ta grupa czytelników kiedyś miała swoje pismo i tym pismem było Wprost, ale później po kupieniu go przez zresztą Media Point Group i potem jak został tam redaktorem naczelnym Tomasz Lis, no kompletnie straciło swój konserwatywno-liberalny charakter, dołączyło do mainstreamu i duża część czytelników po prostu nie miała gdzie pójść. Były inne oczywiście pisma, bo to nie jest tak, że uważam, że było jedynym pismem konserwatywnym na rynku. Były inne pisma prawicowe, takie jak z jednej strony tygodnik Gazeta Polska, z drugiej strony Gość Niedzielny, ale z różnych powodów, które tutaj nie chcę wchodzić, a które dokładnie opisuję w książce, one wciąż nie potrafiły przejąć tego czytelnika, który pozostał po Wprości, który szukał pisma, które byłoby z jednej strony konserwatywne, liberalne, ale z drugiej strony też powiedzmy, to nie jest określenie, które ja najbardziej może lubię, no ale nieco bardziej, nie wiem, otwarte na debatę, tak bym to powiedział. A w tej szczególnej sytuacji, jaka w Polsce się wytworzyła po katastrofie smoleńskiej, po 2010 roku, był zdecydowanie, jakby to powiedzieć, jeszcze większy głód takiej prawicowej publicystyki, czy też takiego innego sposobu myślenia, niż to, co oferowało główne media, zarówno media pisane, jak i szczególnie elektroniczne. I to był jeden powód. Drugi powód to jest to wszystko, co się stało z dziennikarzami, szczególnie o takich właśnie bardziej konserwatywnych poglądach, którzy praktycznie zostali kompletnie wyrugowani z mediów elektronicznych, czy to dużych stacji telewizyjnych, czy szczególnie z telewizji publicznej i z radia publicznego. I ten głos, który kiedyś przejawiał się w różnych mediach, no, zniknął całkowicie z przestrzeni publicznej. I uważam, że było takim miejscem, gdzie to się mogło pojawić. No a rzecz trzecia, mam nadzieję, już taka już nie tylko ideologiczna, nie tylko związana z pewną ideą, to też to, że chyba uważam, że nie poszło tą drogą, którą poszło wiele innych pism, czyli nie starało się, nie wiem, skracać tekstów, tabloidyzować ich, dostosowywać do tej wielkiej rewolucji, która dokonała się w internecie. Było więcej dłuższych tekstów, pogłębionych. My żeśmy, tak powiem,
wychodzili z prostego dosyć założenia, że człowiek ma też potrzeby intelektualne, a potrzeb intelektualnych nie daje się zaspokoić tylko w krótki, łatwy i przyjemny sposób. Że jednak, żeby zaspokoić potrzebę intelektualną, to się trzeba troszeczkę wysilić. I żeby się trochę wysilić, to trzeba przeczytać coś trochę dłuższego, głębszego, coś, co pozwala autorowi jednak opisać temat z różnych stron, zużyć trochę więcej wysiłku. No, więc ono było takim pismem z jednej strony ideowo, trafiało w taką pustkę ideową, która wytworzyła się wskutek pewnych decyzji politycznych, które zapadły, które się dokonały, które krótko można opisać w ten sposób, że z innych miejsc albo wyrugowano, albo stłumiono prawicową czy konserwatywną część publicystyki, a z drugiej strony staraliśmy się tak odpowiedzieć też na oczekiwania tych ludzi, dużej części, myślę, polskiej inteligencji, która oczekuje od tekstów pisanych nie tylko obrazków, nie tylko skrótów, ramek i takiego przekazu, który wbija się gdzieś tam w głowę, ale skłania do jakiegoś myślenia i refleksji. Pewnego bardzo ważnego fenomenu odnoszącego się do debaty publicznej w Polsce. Jak Państwo zauważyli, w Polsce są dziennikarze i dziennikarze prawicowi przez te ostatnie 20 lat. Dziennikarze o wyraźnie określonych poglądach lewicowo-liberalnych nie mają przymiotnika, choć mają. Powinno się mówić lewicowi, prawicowi dziennikarze, wtedy byłoby to okej. Okay. Oni mówią, że tak jak Monika Olejnik powiedziała, jakie ma Pani poglądy, no jakie to, normalne, europejskie. I jest tak, że ogromne rzesze czytelników czy odbiorców w Polsce konsumują, że się tak wyrażę, media, które mają ten określony profil lewicowo-liberalny, odbierając to jako normalny, standardowy przekaz. Takie polskie sewry medialne. Mimo, że ten przekaz jest bardzo wyraźnie określony pod względem tożsamości, to ludzie często o wrażliwości konserwatywnej, o takich poglądach, uważają, że to jest norma w mediach. A to, co jest prawicowe, nie jest normą. I ja miałem takie spostrzeżenie. Kiedy wychodziło, uważam, że prowadziłem zajęcia na jednej z prywatnych uczelni tutaj w Warszawie. To nie była najlepsza uczelnia i ta młodzież generalnie nie szukała kontaktu z wiedzą i z czytaniem. Nie mówię o wszystkich, ale to nie byli ludzie o bardzo rozbudzonych potrzebach intelektualnych. I oni zaczęli w pewnym momencie kupować, uważam, że. Pewnie dlatego, że cena była dość dobra, ale oni czytali to, uważam, że. Bo potem wchodzili ze mną w jakieś interakcje, o coś pytali, o czymś dyskutowaliśmy. Oni przyjęli tę gazetę właśnie jako coś normalnego, co im odpowiada, czego oni nie odrzucają. Gdyby to była gazeta formułowana dla przekonanych, przekonani piszą dla przekonanych wyłącznie, prawdopodobnie oni mieliby kłopot z przyjęciem tej gazety. Oczywiście w mediach jest wygodnie w pewnym momencie zamknąć się trochę w swoim światku, nie użerać się z tym zewnętrznym światem, no bo nerwy, każdy ma swoje nerwy i one się kończą. Ale akurat uważam, że to była, tak jak Paweł powiedział, gazeta otwarta i coś, co po prostu w bardzo poważny sposób zagrażało tym lewicowo-liberalnym mediom właśnie z tego powodu, że zmieniał się to, co niektórzy uczeni nazywają paradygmat debaty. To my pokazywaliśmy, że to właśnie my jesteśmy normalni, to jest nasz świat, że to my nie musimy za nic przepraszać, my nie musimy udawać kogoś innego, my nie musimy, nikt nie będzie nam przyklejał etykiety, bo jeśli etykiety są dla nas, to dla nich też są etykiety. Ja już chciałem zacząć wykręcać kota ogonem, ale do połowy już go wykręcił za mnie Piotr Gursztyn, bo właśnie chciałem uciec trochę od tej kwestii, że ludzie, którzy w jasny sposób definiują swoje poglądy i są świadomi tego, jakie mieli braki ideowo-światopoglądowe na rynku czasopism, byli siłą uważam, że, bo spotkałem się wielokrotnie z tym, też rozmawiając właśnie z ludźmi spoza branży, że najczęściej głosy zainteresowania, poparcia, pochwały, przyznawania się do regularnego czytania słyszałem w miejscach, które były dla mnie zupełnie niespodziewane. Rozmawiałem z ludźmi, którzy pracują, nie wiem, w Polskim Związku Piłki Nożnej, albo są urzędnikami w Ministerstwie Przemysłu, albo w Ministerstwie Zdrowia, albo pracują w jakichś instytucjach unijnych i oni mówili, że oni nie czytają innych tygodników, tylko teraz właśnie ten zaczęli czytać. I również wiele osób, które w ogóle nie potrafiło w jasny sposób zdefiniować swojego światopoglądu. To znaczy oni nie myśleli, oni nie wiedzieli, że mówią prozą, tak? Nie myśleli o sobie, jesteśmy prawicowymi, konserwatywnymi liberałami i szukamy dla siebie pisma. Nie, oni po prostu nagle znaleźli gazetę, którą zaczęli czytać i odkryli, że z wieloma rzeczami w tej gazecie się zgadzają. To ja ci się wtrącę. Ja mam znajomego barona Platformy, szefa
szefa okręgu, regionu. I to jest facet, który nie ma jakichś szczególnie konserwatywnych poglądów. I on mówi, fajny ten tygodnik robicie. Co prawda trochę za bardzo walicie po nas, ale w ogóle to jest fajny tygodnik. No ale to jest to, co starałem się powiedzieć w drugiej części swojej wypowiedzi, że poza tym źródłem ideowym, czyli powodem ideowym dla dużej części czytelników, mam wrażenie, że udało się stworzyć tygodnik dla dużej części polskiej inteligencji. Znaczy ludzi, którzy chcą przeczytać tekst, nie wiem, dobrze zredagowany, tekst, gdzie autor potrafi uzasadnić tezy, które głosi, potrafi używać argumentów, no ma, potrafi myśleć. Znaczy to naprawdę, jak się popatrzy na przebieg niektórych debat, z całym szacunkiem dla internetu i tam toczących się dyskusji, one często się ograniczają do tego, że ludzie, ktoś pisze dwa zdania, ktoś odpowiada, pisze też dwa zdania, no jednak jest coś takiego, że mam nadzieję cały czas, że istnieje taka też potrzeba trochę głębszego namysłu i to było też jedno z tych źródeł sukcesu, prawda, że można opisywać rzeczywistość nie w sposób tylko skrótowy, łatwy i taki bardzo wyrazisty. Ja się teraz będę podlizywał, bo powiem, że się udało dwa razy tą sztukę wykonać, bo z bardzo dobrze poinformowanych źródeł wiem, że w Warszawie w Starbucksach to się czyta głównie tygodnik do rzeczy, a jako żywo mało kto by się spodziewał, że to jest ulubiona lektura osobników wizytujących Starbucksy. Nie, teraz podlizujesz się nie Pawłowi, tylko Lemmingom, ale to takie jest syndrom podstarzałego pana. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Teraz powiem jako podwładny Pawła, co też może wyjść jako lizusostwo, ale prawdę powiedziawszy i w... jakąś siłą uważam, że i do rzeczy była wolność w stosunku do autorów. W moje teksty w zasadzie nikt nie ingerował. Oczywiście każdy z nas wiedział, między jakie wrony weszliśmy i jak kraczemy, ale to jest dowolność i nikt nikogo tam nie zapędzał. Przeciwnie, to właściwie łódka też ma swoją pojemność, nie każdy się tam mógł zmieścić. Ale to było coś takiego, to jest cholernie ważne w polskim dziennikarstwie. Państwo być może tego nie wiecie, ale ponieważ my mamy te kontakty zawodowe. Są media, gdzie dziennikarze są bardzo formatowani, gdzie te teksty są bardzo formatowane, czy to ze względów formalnych, bo ktoś chce, tak jak to się mówi w żargonie, podkręcić ten tekst, czy ze względów ideologicznych. Opowiem tytułem anegdoty, ale też egzemplifikacji tego. Historia, która mi się zdarzyła, kiedy pracowałem jeszcze w nieistniejącym już dzienniku. Pokłóciłem się o coś w Sejmie na korytarzu ze znanym publicystą Gazety Wyborczej. On się czepiał jakiś mój komentarz. Nie pamiętam, o czym był ten komentarz. I on w pewnym momencie rzucił do mnie taki tekst. A, bo ci kazali tam w dzienniku napisać ten komentarz. Nikt mi nie kazał. Poszedłem sobie i tak zacząłem bardzo długo myśleć nad tym jego słowami. Znaczy, do mnie dotarło. Ktoś jemu każe pisać jakieś komentarze. Mi nikt nigdy nie kazał pisać żadnych komentarzy. Były oczywiście propozycje tekstów, to głównie Piotr Gabriel tu obecny jako prawa ręka i taki kierownik, można powiedzieć, który wszystko to trzymał w porządku, zawsze zlecał, ale to rozmowa z Piotrem też była taka. No Piotr, mi ten tekst, temat nie pasuje, ja uważam inaczej, albo nie znam się na tym. I to była normalna rozmowa. Ale jeśli chodzi o ten poziom komentarzy, to takiej ideowej deklaracji, co kto sądzi na temat rzeczywistości, to ja nie przypominam sobie jakiejś historii, żeby ktoś komuś coś narzucił. I to jest podstawowa zaleta właśnie tych pism. Są w Polsce pisma, gdzie dziennikarze i publicyści albo z koniunkturalizmu, albo przymuszeni batem piszą nie to, co myślą, tylko to, jaka jest linia tego pisma. To nie jest kasus, uważam, że tego starego i to nie jest kasus do rzeczy. Znaczy, co do ludzi, którzy czytali, uważam, że, a teraz czytają tygodnik do rzeczy, no to jest, ja tutaj opisuję taką historię z Krynicy, gdzie powiedzmy jadąc tam w zeszłym roku miałem wrażenie, że akurat nie spotkamy specjalnie wielu fanów naszego tygodnika, a tu się okazuje, że w bardzo wielu przypadkach ta część takiego największego polskiego biznesu, przynajmniej ci, którzy się przyznawali, tak, bo żadnych badań statystycznych, żeby tam nie robili, okazało się, że również tam mamy całkiem liczne grono fanów, a najbardziej mnie zaskoczył pewien bardzo bogaty biznesmen, nie baron platformy, ale powiedzmy baron polskiego biznesu, jeśli tak można powiedzieć, który w pewnym momencie zaczął wychwalać pismo, twierdząc, że właśnie czyta je, tylko je i uważa je za najciekawsze. Oczywiście ile w tych wszystkich słowach było prawda, ile nie, to trudno powiedzieć, ale brzmieli dosyć autentycznie, tym bardziej, że nie było żadnego powodu, żeby
żeby, bo tutaj to rozumiem, że koledzy mówią, że się podlizują, bo są podwładnymi, no a w Krynicy żadnych podwładnych nie było, wszystko było całkowicie, były to całkowicie niezależne podwładne. No dobra, to ja ci teraz przewalę. W pierwszej wersji rękopisu nazwisko tego barona biznesu było, a potem Paweł się ocenzurował. Nie, ja się nie tylko ocenzurowałem, tylko uważam, że to jest też trochę tak, że jeśli ludzie mówią pewne rzeczy prywatnie, no to nie ma żadnego powodu, żebym w takiej sytuacji mówił, o kogo chodziło, a jak ktoś będzie chciał sam się przyznać, to się przyzna i wtedy będziemy, nie jest to zresztą nic, mam wrażenie, no, zdrożnego, przyznawanie się do tego, że się lubiło, uważam, że albo się lubi tygodnik do rzeczy. To skoro już mówimy o baronach, to od razu niech się pojawi w tym akurat momencie nazwisko od pewnego takiego w sumie dość egzotycznego i pomniejszego barona. Ja powtórzę pytanie, które Piotr Gursztyn w pewnym momencie w początkowych partiach tej książki zadaje. Czy Grzegorz Hajdarowicz zadzwonił już z przeprosinami? Bo w momencie, kiedy Piotr zadawał to pytanie Pawłowi, no to jeszcze była sytuacja taka, że mieliśmy tylko takie dziwne tłumaczenia prokuratorów pod słynnym tekście Trotyl na wraku Tupolewa. To chyba już było po 5 grudnia, już prokurator Artymiak przyznał w sobie. Tak, ale dzisiaj już jesteśmy w sytuacji po serii publikacji prasowych, kiedy się okazuje, że przychodzą już wychodzą przecieki z polskiej prokuratury, że rzeczywiście na próbkach znaleziono, już przychodzą ekspertyzy ze Stanów Zjednoczonych, że znaleziono, krótko mówiąc, z każdym tygodniem Grzegorz Hajdarowicz ma coraz więcej powodów do tego, żeby zadzwonić i grzecznie przeprosić, powiedzieć: uniosłem się, panie Pawle, zapraszam pana serdecznie z powrotem do współpracy. No tak, ale ja starałem się, no może to nie był główny cel tej książki, ale też pokazać pewnego rodzaju charakterystykę psychologiczną naszego byłego właściciela tytułu, a to jest taki typ człowieka, który, że tak powiem, bardziej przegrywa, tym bardziej się upiera przy tym, co robi, i tym głośniej krzyczy, że ma rację. No tak skrajny oczywiście, nie chcę porównywać osób, ale nie wiem, czy państwo oglądali film Upadek na przykład, prawda? Jest, nie wiem, kwiecień, maj 45 roku, generałowie Wehrmachtu tam stoją wokół przywódcy i przywódca mówi, że właśnie odnosi wielkie zwycięstwo. Jeszcze tylko 2 dni i on zniszczy wroga. Tylko 2 dni. No więc mniej więcej tego typu, tylko rozłożony i łagodniejszy, i w innej okolicznościach, mam wrażenie, przypadek mieliśmy do czynienia, czy mamy do czynienia, bo sytuacja, w której na wszystkich frontach, jeśli używać już tego militarnego porównania, zarówno gazety należące do tego właściciela, jak i tygodniki lecą na łeb, na szyję, a on za każdym razem oświadcza, że właśnie dokonuje kolejnego zwycięstwa i kolejnej fazy wielkiego rozwoju, no jako żywo przypominają taką scenę. Tylko jest pytanie, czy w jakim stopniu tylko takie psychologiczne zachowania, czy taki portret psychologiczny wystarczy, żeby opisać tę rzeczywistość. Bo gdyby to chodziło wyłącznie o to, że są ludzie, którzy im więcej błędów popełniają, tym bardziej się przy tym obstają i tym mocniej jeszcze starają się robić to, co robi do tej pory, no to tacy ludzie są na świecie, tak? A tu mamy do czynienia z kimś, kto jednak nim nie doszło do tego ogólnego procesu niszczenia wszystkich mediów, które u siebie zgromadził, to jednak wcześniej musiał mieć na to pieniądze, musiał dostać kredyt całkiem spory. Myślę, że dla większości z Państwa tutaj siedzących, a może nawet dla wszystkich, a na pewno dla nas, dostanie kredytu, nie wiem, 60 milionów na przykład, prawda, to nie jest taka prosta rzecz, tak? Albo zgromadzenie 100 iluś milionów, żeby coś jeszcze za to kupić, to nie jest tak, że można sobie pójść do banku, prawda, przedłożyć fajny projekt i powiedzieć: dobrze, to ja dostanę teraz te pieniądze. To zajmuje jednak ileś czasu, trzeba mieć zgodę z tego banku, z komitetu i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko potrafił zrobić. No więc jak wytłumaczyć fakt, że ktoś potrafi zgromadzić tak duży kapitał, a potem go tak kompletnie przeputać w takich kategoriach, jak to widać na rynku? To jest pytanie, które sprawia, że już nie wystarczy moim zdaniem odwoływanie się do psychologii, tylko trzeba niestety opisywać to w kategoriach bardziej polityczno-ekonomicznych, co w tej książce staramy się tutaj chyba z Piotrem robić. Ja myślę, że pewną nowością dla tych, którzy sięgną po tą książkę, będą też informacje o kulisach gry wokół Presspubliki jeszcze w czasach, kiedy byłeś redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej, w czasach, kiedy
traktował tygodnik Uważam, że, bo to są takie wieści, które no, branża, szczególnie ludzie z naszej strony gdzieś tam słyszeli, ale niespecjalnie o nich mocno opowiadali, bo też nie chodziło o to, żeby przecież psuć wizerunek firmy, ale teraz można już głośno mówić o tym i między innymi też w tej książce o tym wspominacie, o tym, jakie potworne były próby ze strony współwłaściciela państwowego wpłynięcia na linię redakcyjną Rzeczpospolitej. I jeśli dobrze pamiętam, to w momencie, kiedy zapadła decyzja o uruchomieniu tygodnika, to wręcz były próby ze strony tych reprezentujących Skarb Państwa udziałowców oskarżania was przed udziałowcem zagranicznym o działanie na szkodę firmy, że to jest właśnie w jakiś znaleźć sposób na wyprowadzenie pieniędzy, doprowadzenie tego całego biznesu do kompletnego upadku. To są rzeczy, które działy się wokół Rzeczpospolitej i Uważam, że, o których większość ludzi, którzy po prostu kupowali tą gazetę w kiosku, nie miała zielonego pojęcia. To ja może wstępem. To akurat jest bardzo ważny wątek, no bo nie da się tego odseparować, to z tego wszystko wynikło, a tutaj to zostało uporządkowane. Paweł, opowiadając to, uporządkował całą wiedzę na ten temat. Ileś zarzutów, które pod jego adresem było wysuwanych zupełnie niesłusznie, ileś stereotypowych sądów na temat całej tej historii, to akurat jest bardzo ważne. Tym bardziej, że to nawet Piotr powiedział, że branża mniej więcej wie. Właśnie o to chodzi, że branża albo nie wie, albo celowo używa pomówień, jakichś elementów dyskredytujących i tu jest dość jasny wykład, jak to było. Jeśli ktoś się nie zgadza, to niech podważy po prostu tę wersję, ale wydaje mi się to niemożliwe. To jest oczywiście tak, że historia Uważam, że, tak jak to zostało tutaj, tak próbowaliśmy to pokazać, nie zaczęła się w momencie, kiedy to pismo wyszło, tak? Ona się zaczęła wcześniej, czyli w momencie, kiedy wokół Rzeczpospolitej od 2006 roku udało się stworzyć nowe środowisko, czy środowisko, nazwijmy to dziennikarzy o bardziej takim właśnie konserwatywno-liberalnym światopoglądzie, że posłużę się taką ogólną formułą, no ale też od momentu, kiedy od 2007 roku, kiedy Platforma wygrała wybory parlamentarne, nastąpiła następnie zmiana w obsadzie, w zarządzie i w Radzie Nadzorczej Respubliki, której wtedy większościowym udziałowcem był cały czas brytyjski fundusz Mekom. I od tego momentu zaczął się nieustanny ciąg i pasmo prób odwołania mnie. No nie dlatego, żebym ja uchodził za jakiegoś bardzo, myślę, radykalnego publicystę, czy kogoś, kto pisał jakieś strasznie niebezpieczne rzeczy z punktu widzenia rządu, tylko ze względu na to, żeby rozbić to środowisko, które się wokół pisma po pierwsze uformowało, a po drugie, żeby zapewnić sobie, jak sądzę, no, kontrolę nad ewentualnymi zagrożeniami, które mogły się dla rządzących pojawić, z których największym zagrożeniem, słusznie zresztą, jak się potem okazało, było pojawienie się chociażby tak zwanej afery hazardowej, mówię tak zwanej, ponieważ ona była nie tak zwana, tylko prawdziwa, ale okazało się, jak już doszło co do czego, że nie było sposobu, żeby ją tak naprawdę osądzić i dotrzeć do i opisać zgodnie z rzeczywistością. Więc i to było tyle uderzające i też o tyle może zaskakujące, że również by ówcześni brytyjscy właściciele, kiedy oddawali się, czy właściwie wracali z rozmów z ministrem skarbu, byli po pierwsze zaskoczeni tym, że w tak obcesowy i w taki sposób się z nimi rozmawia, jak nigdy żaden wcześniejszy rząd nie rozmawiał z przedstawicielami Respubliki, czy to byli wcześniej Norwegowie, czy to byli wcześniej Francuzi. Znaczy nikt nie odważył się w tak brutalny i tak, że tak powiem, chamski sposób rozmawiać z prywatnym właścicielem, każąc mu zmienić redaktora naczelnego i całą gazetę. A to chamstwo i ta brutalność wynikała z poczucia, myślę, bezkarności ze strony Platformy. To znaczy Platforma mogła sądzić, czy jej przedstawiciele, że mogą sobie pozwolić na znacznie więcej wobec brytyjskich właścicieli dlatego, bo wiedzą dobrze, że w tej sprawie inne media będą milczały i nie będą ich atakowały. Bo gdyby do tego typu nacisków dochodziło wcześniej, a dochodziło do nich również i to w czasie rządów SLD-owskich i również w czasie rządów PiS-owskich, wcześniej również, wtedy następował jednolity front
Sąd Obrony Niezależności Rzeczpospolitej. W sytuacji, kiedy tym naciskającym była Platforma, jakoś nie było chętnych do obrony. W związku z tym sytuacja, kiedy właśnie no, pamiętam ileś tych rozmów, zarówno z Davidem Montgomerym, który był wtedy dyrektorem wykonawczym Mekomu, jak i Truslem Velgardem, czyli dyrektorem odpowiedzialnym za Polskę i za Europę Środkowo-Wschodnią, kiedy wracali no, oszołomieni sposobem rozmowy z ministrem skarbu, jednocześnie z takim poczuciem, że właściwie nawet te informacje przecież jakoś tam się roznosiły, przeciekały i nikt się tym nie interesował specjalnie. Znaczy to, że gazeta uznawana za opozycyjną i za konserwatywną, to w stosunku do niej można sobie pozwolić na tego typu zachowania, to jest właśnie ten element kompletnej nierównowagi na scenie medialnej w Polsce i to jest coś, co niestety no, cały czas w Polsce, mam wrażenie, funkcjonuje. Ja mam propozycję taką, żeby poszerzyć grono zadających pytania. Zejdę po prostu ze schodków na dół i będę służył mikrofonem tym wszystkim, którzy chcieliby pytania autorom zadawać, bo moglibyśmy je jeszcze pewnie długo, długo kontynuować, ale na pewno są kwestie, które Państwo chcieliby po prostu zapytać, więc zapraszam odważnych i chętnych. To podejdę i przekażę, tak? Już. Panowie, mówicie o łapaniu chwili, która była myślą pisania tej książki, zapisu tego, co się dzieje, jakiegoś tam konfliktu, który w sumie sprowadzał się do zniszczenia czy próby zniszczenia nieudanej medium, które było wbrew władzy i wymykało się spod kontroli. Zastanawiam się, bo zdążyłem tylko przekartkować książkę, czy znajdę tam konkretne osoby, nazwiska, które się okażą za chwilę, bo na razie się wydają obiektywne, niezaangażowane, jakby ich rola i ich powiązania jeszcze nie wyszły na jaw. Tak przypomniała mi się książka, przepraszam, że tak chaotycznie to formułuję, opisująca zniszczenia Andrzeja Kerna, tego marszałka Senatu bodaj początek lat 90. i on potem napisał książkę, w której wyraźnie po nazwisku, i to dużo było tych osób, ze 40, pokazuje, kto go zwalczał, kto był przeciwko, kto go bardzo mocno nieobiektywnie atakował i kilkanaście nazwisk osób, które zachowały umiar, obiektywizm właśnie. I ta trafność w przypadku osób, które broniły, nie jest stuprocentowa, bo tam się zdarza kilka takich postaci jak Bronisław Komorowski czy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wtedy jeszcze broniła rzeczonego Kerna, ale trafność po stronie tych atakujących to jest właściwie stuprocentowa. Teraz już po tych 20 latach wiemy, co to są za ludzie, jakby jakie interesy reprezentują i jaką opcję przez te wszystkie lata wspierali. Więc zastanawiam się, czy w tej książce znajdę takie demaskatorskie teraz opisy, które teraz pozwolą mi stwierdzić, z kim mam do czynienia, a nie za kilka lat czy kilkanaście, kiedy już będzie za późno, kiedy oni już zdążą swoje napsuć. Dziękuję. To jest zapis wydarzeń, które, jeśli mówimy o tych ostatnich wydarzeniach od października do październik, listopad ubiegłego roku, to to jest zapis. Ja pytałem Pawła, jak to wyglądało. W jakiś sposób próbowałem też nakierować swoimi pytaniami, no bo też pamiętałem i obserwowałem to wszystko. Paweł odpowiadał, wymienił kilka osób, z którymi wtedy rozmawiał, z którymi się stykał. To jest jedno znaczy, no, to nie jest takie grono, to nie jest taka historia w sensie interakcji, jak historia z Kerem. No bo to się odbywało wszystko w jednym, dwóch, trzech gabinetach, z którym Paweł prowadził rozmowy i dowiadywał się zaskakujących rzeczy, więc to grono nie jest tak liczne jak w przypadku sprawy Andrzeja Kerna. Natomiast jeszcze oprócz tego tutaj dochodzą, nazwijmy to, kibice całej tej historii. Jak Państwo pamiętacie, załatwiono duży tytuł. I to załatwiono tytuł, który po pierwsze był dochodowy i tylko właściciel tegoż tytułu się zachował no, tak jak taki no, bonza, który uznaje, że dziennikarze są jakimiś wyrobnikami, którym każe w lewo, to idą w lewo. Nie mają własnych sumień ani poglądów. I jest też kwestia, jak ci kibice się tym zachowywali. Generalnie, poza kilkoma chwalebnymi wyjątkami, to było
ci medialni kibice, bo mówię teraz o dziennikarzach, publicystach, którzy kibicowali, to był, no, oni dopingowali tego naszego Bondzę, żeby dokopał nam jeszcze bardziej. Bij mocniej po prostu. No, tak to trochę wyglądało. I to nie jest tak, że my że sobie tak rozważamy, tylko odnosimy się do konkretnych wypowiedzi, do konkretnych tekstów. Ja przeprowadziłem jakąś tam kwerendę. Zresztą nie było mi trudno, bo ja to po prostu byłem pod takim wrażeniem, że ja to wszystko pamiętałem. Kto co napisał, kto co powiedział, to wszystko jest zresztą do sprawdzenia. Wydaje mi się, że w miarę, że rzetelnie odnieśliśmy się do tych ludzi, którzy nam w ten sposób, że tak powiem, kibicowali. Znaczy kibicowali panu Hajdarowiczowi, żeby mocniej nas bił. Znaczy, co do tego elementu demaskatorskiego, to jest tak, że ja w ogóle wolę być ostrożny z formułowaniem jakichś zbyt daleko idących tez z różnych powodów, ale też jest trochę tak, że staram się raczej naprowadzać czytelnika, żeby on sam wyciągnął wnioski, pokazując mu prawdę możliwe powody, czy stawiając pewne hipotezy, dlaczego doszło do rozbicia, jak sądzę, tygodnika i dlaczego stało się to, co się stało, w taki sposób, że każdy, kto ma rozum, wiedzę i potrafi sam rozumować, dochodzi, może do tego dojść. Tak długo, jak nie mam w ręku żadnych dowodów, no to też trudno, żebym formułował tezy dalej idące. Ale tam też taki przykład pokazujący, jak trudno jest pewne rzeczy złapać za rękę. Mówię w tej książce i mówiłem też tutaj przed chwilą o naciskach, prawda, na właścicieli. Ale na przykład dwie rozmowy, o których rozmawiałem wówczas z przedstawicielem brytyjskich właścicieli większościowych, odbyły się w ten sposób, że na tym spotkaniu uczestniczył tylko on, czyli dyrektor zarządzający całego Mekomu, ówczesny minister skarbu i tłumacz, nikt więcej. I jest proste pytanie, w jaki sposób, oczywiście mając tylko jedną relację, tak, od tej osoby, w jaki sposób można takie rzeczy zweryfikować. Tak? To znaczy, oczywiście ja to weryfikuję w ten sposób, że to coś, co on mi mówi, jest potwierdzone potem w różnych innych zachowaniach, w postępowaniu całego rządu, w tych naciskach, bo to jest tak, że oczywiście wiemy dobrze, że minister skarbu to też nie działa sam z siebie w takiej sprawie, tak? Znaczy minister skarbu z pewnością wykonuje w takiej sprawie, wykonuje zlecenia premiera. Znaczy rzecz jest oczywista, nie wyobrażam sobie, żeby minister skarbu jakikolwiek zresztą prowadził własną politykę w stosunku do największej gazety opozycyjnej w kraju, tak? Więc zakładam, że musi to robić na zlecenie swojego mocodawcy, w tym przypadku premiera. Ale też nie odbywa się to w ten sposób. No dobrze, powiedzmy, że minimum, jakkolwiek mógłbym powiedzieć tak, że zawiedzą, tylko jeśli ta wiedza, albo jeśli ten proces trwa długo, co najmniej kilka lat, to jednak wydaje mi się, że to musi być coś więcej niż wiedza tylko, prawda? Albo niż więcej, coś więcej niż tylko tolerowanie pewnej sytuacji. To rzecz pierwsza, a rzecz druga jest oczywiście taka, że tego się nie robi w taki sposób, że taki minister to ogłasza, ponieważ on dobrze wie, że jednak cały czas funkcjonujemy w takiej sytuacji, że nie może pewnych rzeczy powiedzieć wprost. W związku z tym na zewnątrz mówi jedne rzeczy, natomiast jego przedstawiciele na niższych szczeblach, prawda, desygnowani tam również przez ministerstwo, robią rzeczy inne. No, przykład, o którym też tutaj w książce opowiadam, to sytuacja z roku 2010, kiedy to przedstawiciele zarządu firmy wydającej Rzeczpospolitą i firmy, która miała wydawać również, uważam, że postanowili wystąpić do sądu o rozwiązanie spółki. Wiadomo, że taki proces mógł trwać wiele lat i mógł się zakończyć, za 5-10 lat, bo to sprawa strasznie skomplikowana. Tym niemniej takie wystąpienie do sądu, które nosiło pozory działania biznesowego, de facto było najbardziej skrajnym sposobem nacisku na brytyjskiego właściciela, żeby sobie dał święty spokój, żeby odpuścił już ten tytuł, sprzedał go i się w cholerę z kraju wyniósł. Bo tak naprawdę różnica między taką Republiką Bananową pewnie wygląda, a Polską wygląda tak, że w takiej Republice Bananowej przychodzą jacyś panowie, nie wiem, w kominiarkach albo z pistoletami, mówią do widzenia. A u nas odbyło się to w sposób bardziej cywilizowany, w taki, że się występuje do sądu i czeka się, aż ten właściciel będzie i tak musiał uciec, ponieważ nie ma żadnych szans prowadzenia biznesu. No to jest ta różnica. Ja tutaj jeszcze jedną rzecz dopowiem, bo pan, tak, mi jest trudno oczywiście mówić o tych sprawach dotyczących nacisków, ale bo mam ograniczoną wiedzę na ten temat, natomiast wydaje mi się, że mam całkiem niezłą wiedzę na temat funkcjonowania mediów w Polsce. I kiedy mówiłem o tych osobach, które bardzo kibicowały panu Hajdarowiczowi, żeby nas
zdobił, to te osoby będą funkcjonowały w polskich mediach jeszcze dziesiątki lat, nie są stare. One będą jeszcze nieraz się wymądrzały, głosiły jakieś tezy o standardach i tak dalej, i tak dalej. Jest stare łacińskie powiedzenie, scripta manent, a pamięć jest ulotna. Ja sam pamiętam, jak byłem, że byłem oburzony jak czyimś paskudnym, pałkarskim tekstem napisanym, nie wiem, dajmy na to w 2005 roku. Ale pamiętam swoje wrażenie. Potem szukałem tego tekstu, a już w archiwum tej gazety nie ma, albo gazeta już nie istnieje, więc to archiwum jest kompletnie niedostępne. To zostanie. Ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś z tych ludzi będzie miał dość podobny problem. To nie jest tak, że jak ktoś ma podobne poglądy jak władza, to nie ma kłopotów. Czasem zdarzają się konflikty interesów, czasem ktoś kogoś chce wykopać, zająć jego stołek i tak dalej. I ta osoba będzie bardzo głośno wtedy krzyczała, jak to są łamane standardy. I wtedy jest naprawdę dobrze komuś wyciągnąć, jak postępował w analogii sytuacji, tylko w stosunku do innych. Czy ten standard obowiązuje wszystkich, czy jest wyciągany tylko tak ad hoc na potrzebę bieżącej sytuacji? Ale to jest fenomen, który bardzo celnie w numerze specjalnym przygotowanym do internetu w formie elektronicznej Tygodnika do Rzeczy opisał Piotr Semka, bo tam było kilka takich tekstów, które opisywały właśnie, czym był Tygodnik Uważam, że jak to było odbierane przez nas, jak to było odbierane przez naszych czytelników. I Piotr Semka napisał tam taki krótki tekst zatytułowany Bez krokodylich łez pouważam, że. I jako człowiek, który od początku lat 90. brał udział w gigantycznej liczbie różnego rodzaju przedsięwzięć medialnych, prawicowych, które kończyły się w różny sposób, zauważył, że do tej pory to było tak, że zawsze jak w końcu jakaś telewizja, radio albo gazeta padała, to się pojawiały takie komentarze, konserwatywna, tak, to się pojawiały takie komentarze, ojej, no byli inni, ale jednak ich szkoda, prawda, no nie zgadzałem się z nimi, ale czytałem, no denerwował mnie ten Iksiński, ale Y-kowski, ale dla polskiej debaty publicznej to było dobrze, że jednak to było, ale teraz, tak, ale tym razem było inaczej. Tym razem obeszło się nawet bez tych krokodylich łez i to Piotr Semka doskonale wytknął. Tym razem wręcz było wzywanie Tomaszów Lisów, panów Kumurów i kogoś tam jeszcze, którzy wołali za późno, za mało, dobić. Dlaczego tolerował tych gadów tak długo ten Hajdarowicz u siebie i tak dalej. To była ta nieprawdopodobna różnica, która paradoksalnie jest przewrotnym hołdem dla tego, co udało się Tygodnikowi uważam, że osiągnąć, bo gdyby on nie osiągnął sukcesu, to nie wzbudziłby takiej furii po prostu. Ja mówiąc, postąpiłem, tylko powinienem podziękować Piotrowi, bo Piotr Semka napisał bardzo ładny wstęp do tej książki. Dziękujemy Piotrowi Semce. Tak, dziękujemy Piotrowi Semce. Znaczy nie, takie tam łzawe wypowiedzi to się zdarzały, tylko jakby nie pozostawiały śladu, bo one się zetknąłem chyba w takiej jakiejś tam rozmowie z Pawłem Brońskim bodajże, z Gazety Wyborczej, który właśnie bardzo żałował, że nie ma Tygodnika Uważam, że w starej postaci, ale żałował tylko właśnie w studiu, bo jakoś na łamach gazety nie zauważyłem tych żali. Także one się pojawiały, ale tak miały bardzo ograniczony zasięg. Nawiasem mówiąc, my jesteśmy bardzo potrzebni. My jesteśmy potrzebni jak tlen tam tej drugiej stronie medialnej, bo jeśli Państwo patrzą na publicystykę w Gazecie Wyborczej, to taka najbardziej żwawa, energiczna publicystyka. To jest polemika, nie wiem, z Rafałem Ziemkiewiczem. Rafał Ziemkiewicz, który tam się w kąciku schował, jest stałym bohaterem na przykład strony www.tok.fm.pl. Co powie, to zawsze jest odnotowane. No bez nas oni nie mieliby o czym pisać, prawdę powiedziawszy. Wojciech Maziarski na przykład. 95% jego komentarzy odnosi się do publicystyki, tak zwanych publicystów prawicowych. Mirosław Czech i Waldemar Kuczyński też chyba żadnej wierszówki nie dostali, jakby nie jechali po prawej stronie. Ale zauważmy prostą rzecz, no przeprowadźmy bardzo prosty eksperyment. Nie najlepiej wiedzie się teraz w Gazecie Wyborczej. Wyobraźmy sobie, że pojawia się nagle jakiś inwestor, którym jest na przykład oszalały katolicki radykał, wielebny Jones skądś tam, który przyjeżdża z gigantycznymi walizkami pieniędzy do Polski, kupuje sobie Agorę, bierze wszystkie Dominiki Wielowiejskie, Mirosławów Czechów i tak dalej na zebranie i mówi tak, od dzisiaj będziecie pisali, że jesteśmy za całkowitym zakazem aborcji, wprowadzeniem w Polsce prawa kanonicznego obowiązującego wszystkich mieszkańców tego kraju. Będziemy od dzisiaj pisali, że prawdziwy Polak to tylko katolik i głosuje tylko na partię, podam wam potem nazwę, bo ja dopiero zakładam tą partię. No i taka jest niewidzialna ręka rynku, ja was kupiłem i róg i pasz wam i pisać. No i co? I czy wtedy też w TVN24 występowaliby różni
specjaliści od mediów i mówili tak, no właściciel może zrobić co chce ze swoją gazetą, tutaj dziennikarze nie mają prawa mówić cokolwiek na temat tego, że mają jakieś poglądy. Znaczy, wystarczy tego typu proste eksperymenty myślowe przeprowadzić i od razu będzie widać cały fałsz tych argumentów używanych po zamknięciu de facto, po zniszczeniu de facto, uważam, że przez Grzegorza Hajdarowicza, kiedy to nagle wszyscy zaczęli się rzucić i wychwalać, jaki to ten wolny rynek jest dobry, bo prywatny właściciel może zrobić ze swoimi dziennikarzami co chce i z ich poglądami. Piotrze, tylko częściowo masz rację. Być może w TVN24 tacy eksperci by się pojawili, natomiast kolegium przy ulicy Czerskiej w Agorze przebiegłoby raczej w miarę sprawnie. Tak, ale ten eksperyment myślowy jest o tyle dobry, że właśnie dobrze pokazuje, czy uzmysławia to, jak to znaczy tą totalną hipokryzję to towarzyszyła decyzją właściciela. Ponieważ w tym momencie to, co jednak do tej pory wydawało się, że łączy świat dziennikarski właśnie niezależnie od jego poglądów, które mogą być takie lub siakie, to jednak przeświadczenie, że istnieje, że niezależność dziennikarska jest również niezależnością wobec wydawcy, co wydawało się być rzeczą dosyć oczywistą. No, to znaczy tak zostały i tak były tworzone polskie media i taki jest standard, że niezależność nie obowiązuje dziennikarza wyłącznie wobec, nie wiem, sił politycznych takich czy innych, ale jest również czymś, co on ma w stosunku do wydawcy. I nagle się okazało, że w momencie, kiedy doszło do rozprawy z tygodnikiem, uważam, że różni znani dziennikarze, tacy, którzy powinni być, jak rozumiem, wzorcem zachowania, zaczęli głosić tezę całkowicie odwrotną, mianowicie taką, że to właściwie właściciel, skoro płaci, no to wymaga, a jak wymaga, to wymaga tego, czego chce. I że jeśli się właścicielowi dziennikarz, nie wiem, nie podoba albo publicysta nie podoba, to do widzenia. No, taki stosunek, który można by opisać raczej stosunkiem między, nie wiem, właścicielem latyfundiów a chłopem pańszczyźnianym albo właśnie jakimś kimś, kto w pełni dysponuje drugą osobą. To było bardzo uderzające, jak z dnia na dzień to coś, co przez wiele lat było traktowane za niedopuszczalne, czyli właśnie właściciel bezpośrednio zarządzający dziennikarzami, kazujący im pisać takie, a nie inne teksty, nagle okazało się, że to nie tylko nie jest nic złego, tylko to jest w ogóle no, taki prawdziwy, europejski, wolnorynkowy, kapitalistyczny standard. Płaci i wymaga. A jak się komuś nie podoba, to do widzenia. Tak. Teraz Rafał nam zabierze show. Nie, ja tylko jako człowiek leciwy, bo jestem, chociaż tego po mnie nie widać, i sięgający pamięcią w czarne lata, chciałem powiedzieć, że nie trzeba robić takiego eksperymentu myślowego. Wystarczy wziąć numery Gazety Wyborczej z 1990 roku, kiedy to była taka sytuacja, że Tadeusz Mazowiecki został desygnowany na premiera, w związku z czym zrobił się wakat na stanowisku redaktora naczelnego tygodnika Solidarność, który to tygodnik Solidarność, jak sama nazwa wskazuje, należał do NSZZ Solidarność. No i zgodnie ze statusem pisma, tam w papierach to było wyraźnie napisane, redaktora naczelnego wyznaczał przewodniczący Komisji Krajowej, którym był wtedy oczywiście Lech Wałęsa, i on wyznaczył na nowego redaktora naczelnego Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast zespół sobie prawem kaduka, czy już nie pamiętam, czy pan Mazowiecki, odchodząc prawem kaduka, wyznaczył tam pana Dworaka, znanego dzisiaj, prawda, z rozmaitych działań. Nawet powiem, pozwolę sobie, już wiem, że Paweł nienawidzi dowcipów z nazwisk, ale powiem pana nomen omen Dworaka. I pan nomen omen Dworak został poparty przez zespół i wtedy mogliśmy właśnie, tylko trzeba iść po prostu po wydanie papierowe, ponieważ Gazeta Wyborcza czujnie nie umieszcza w wydaniu, w tym swoim archiwum internetowym tekstu sprzed 1992 roku. Natomiast jak się zobaczy w wydaniu papierowym, to wtedy ci wszyscy ludzie, bo to są te same nazwiska, o których tu mówiliście, mieli zupełnie inny pogląd. To dla nich było absolutnie oczywiste, że Związek Zawodowy Solidarność jako właściciel pisma nie ma żadnego prawa wyznaczać redaktora naczelnego, oczekiwać czegokolwiek, jakiejkolwiek linii redakcyjnej, ponieważ to wszystko jest wyłącznie w autonomii redakcji, która sobie sama wybiera. Także eksperyment myślowy jest tutaj zupełnie zbędny, ponieważ ta sytuacja jest całkowicie przećwiczona i zachęcam do sięgnięcia do archiwów. Rafał,
jako sędziwy znawca warunków panujących w polskich mediach, a szczególnie jako autor michnikowszczyzny wie co mówi, więc... Rafał nie dopowiedział jednej rzeczy, gdyby ówczesnemu redaktorowi naczelnemu z tygodnika Solidarność Jarosławowi Kaczyńskiemu starczyło trochę więcej, to dzisiaj dziennikarką prawicową prawdopodobnie byłaby Janina Paradowska, bo ona przyszła wtedy do niego do pracy, ale polityka, tygodnik Polityka przebiła ofertę Jarosława Kaczyńskiego, no i w ten sposób straciliśmy wybitną publicystkę prawicową. Janina Paradowska zdaje się była nawet obecna w życiu Warszawy, kiedy pracował tam Cezary Gmyz, który potajemnie też wsmyrgnął się na naszą salę, gdzieś go tutaj widziałem. Tak, o tak, to prawdę powiedziałem, prawda? Tak. W drzwiach się minęli, o właśnie, tam, bo to Ciemnogród wchodził, Jasnogród wychodził, jakoś tak to wtedy było na początku lat 90. W życiu Warszawy. No jeżeli Rafał Ziemkiewicz nie zachęcił do zadawania pytań, to ja już w ogóle nie ośmielam się ruszyć w szranki, ale widzę, o właśnie, że on ma, o, jednak co sędziwy endek, to większa siła perswazyjna. Jest też Piotr. Piotr, jeszcze raz chciałbym ci podziękować za napisanie pięknego wstępu do książki. Piotr Semka, bardzo dziękuję. Trudno mówić o książce, której się jeszcze nie przeczytało. I chciałam powiedzieć, ja w ogóle na stałe mieszkam 400 kilometrów od Warszawy. I właśnie mam to spojrzenie może właśnie południowej Polski. I wiedziałam, chyba ze spotkania gdzieś w Tarnowie, że będzie nowa gazeta, ale jest też ta druga gazeta w sieci. Ja, z mojego punktu widzenia, to bardzo dobrze, bo mamy dwie gazety, powiedzmy dwa tygodniki wspaniałe, powiedzmy nie po linii, które z sobą w jakiś sposób konkurują, ponieważ osobiście kupuję i ten, i ten. Natomiast wszyscy mówią, że poziom do rzeczy to jest, no, to jest zupełnie inna płaszczyzna. Ale ja mam takie pytanie, bo właśnie przecież spadło na pewno zapotrzebowanie na, uważam, że po tych przemianach. Przecież kodeks handlowy wyraźnie mówi, że to jest działanie na szkodę spółki. I właśnie. Właśnie dlatego chciałam o tym powiedzieć, że w kodeksie jeszcze nie tak dawno był ten artykuł, że działanie na szkodę spółki jest karalne i ścigane, tak, bo kiedyś sądy gospodarcze chroniły każdą osobę prawną w ten sposób. I tak to się wszystko razem nam składa, że właściwie za, bo w końcu to też dywidendy kiedyś miał Skarb Państwa z tej udziału w Rzeczpospolitej. No i tyle. Chciałam życzyć wszystkiego najlepszego. No. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Tak. Sam... Jeszcze miałam krótkie pytania. Co z tymi ludźmi, którzy zaprenumerowali na cały rok, uważam, że... No cóż, to jest pytanie na szczęście nie do nas, tylko do właściciela, który za to odpowiada. Więc tylko... Anegdota. Ostatnim artykułem, który jeszcze puściłem jako redaktor naczelny Rzeczpospolitej, to był właśnie artykuł Cezarego Gmyza, siedzącego tutaj właśnie, na temat usunięcia tego artykułu z kodeksu spółek handlowych. Tak. Tak, który zresztą, mam wrażenie, że cały sposób usuwania tego artykułu, a właściwie to, co się stało, było wyjątkowo zagadkowe i bardzo, bardzo dziwne. My żeśmy zrobili wtedy, znaczy my, czyli wtedy jeszcze też Rzeczpospolita zrobiła z tego czołówkę, czyli główny materiał w gazecie. No ale jak widać, materiał, a właściwie usunięcie przyniosło całkiem praktyczne skutki i mamy do czynienia z sytuacją, w której właściciel może sobie dowolnie, no bo tak rzeczywiście na zdrowy rozum nie da się zrozumieć, dlaczego ktoś niszczy własną firmę. Znaczy zdarzają się oczywiście przypadki ludzi, którzy, nie wiem, kiedyś podawałem taki przykład, zgromadzili ważne obrazy, drogie obrazy w swojej galerii, potem biegną z siekierą i to wszystko niszczą. No, takie przypadki zdarzają się, ale w sytuacji, w której ktoś celowo faktycznie niszczy kilka tytułów, które przejął, to chyba
w Polsce do tej pory, na taką skalę przynajmniej, nie mieliśmy, co sprawia, że nie sposób oprzeć się no właśnie myśli, że to nie chodzi wyłącznie o dziwne zachowania psychologiczne, tylko że musi za tym tkwić się coś innego. Usuwając ten artykuł 585, a tu się okazuje, że i Hajdarowicza przy okazji można było uratować. Nie będzie go teraz można pozywać za działanie na szkodę spółki. Mam propozycję, jeszcze dwa krótkie pytania, a potem wyczekiwane długo podpisywanie książki. Ja mam takie pytanie troszkę szersze niż to, co zawarte jest w książce, mianowicie o takie zjawisko, które moim zdaniem ma miejsce w polskich, nie tylko polskich mediach, podejrzewam w ostatnich latach, mianowicie takie utożsamościowienie mediów. Zwłaszcza to w kwestii mediów pisanych, zarówno gazet, jak i tygodników. Jeszcze pamiętam jakieś 5-10 lat temu gazetach typu tygodnik typu Newsweek czy Wprost. To było nawet takie modne lansowanie się na taką szeroką, jakąś szeroką propozycję, tak że na przykład nie zdarzało się, że w Newsweeku był i Zaremba, i Bratkowski. W tej chwili mam wrażenie, że to nawet nie jest wrażenie, tylko takie jakby rzecz, którą po prostu widać, że na przykład taki Newsweek to jest po prostu pismo całkowicie pisane. Ruki, pasz tam wszyscy piszą na podług jednej linii. Z drugiej strony mamy tygodniki prawicowe, które też mają bardzo wyraźną tą linię. No, że miało miejsce takie jakieś jakby zjawisko takiego właśnie mocnego utożsamościowienia mediów, że właśnie media stały się, że zakup tygodnika stał się w dużo większym stopniu, niż to miało jeszcze kiedyś miejsce, takim no nie, deklaracją polityczną, że jak ktoś uważam, że to się automatycznie stawia gdzieś po prawej, no w tej chwili jak się kupuje uważam, że to się nie wiem gdzie, gdzie w jakim się miejscu człowiek umieszcza, no jest to jakaś w tej chwili taka zupełna zmiana. No mówię, jeszcze parę lat temu w tych gazetach, nawet Gazeta Wyborcza się bardzo lubiła pokazywać, że mamy Katolika Turnała i mamy Lewicę u siebie, mamy jakąś taką szeroką propozycję, a w tygodnikach to już w ogóle w tej chwili jest tak właściwie ostro, że otwieram gazetę i wiem, nawet nie muszę czytać artykułów, zaraz czytam tytuły i nazwiska i właśnie mogę sobie dośpiewać. No właśnie a moje takie drugie pytanie to jest o te po prostu w tytule książki. Czy to jest tak przypadkiem, czy to jest jakieś celowe zdanie? Ja tylko na chwilę pozwolę się wtrącić panu, który śledzi sytuację i biały dym pojawił się nad Wiecznym Miastem. Nie wiemy jeszcze kto, ale wiemy, że jest już biały dym. Tak, więc już jest biały dom, to też tutaj... Koledzy też mi donieśli, także... Ale wracając do naszej dyskusji. Ja myślę, że mamy tak. Po pierwsze jest faktem, że taki proces następuje, powiedzmy, kiedy media zyskują, czy jakby to powiedzieć, wyzyskują media tożsamościowe, tak? To znaczy ten ideał, o którym tyle razy mówiono, że media mają być przede wszystkim, nie wiem, obiektywne, przezroczyste i traktować różne poglądy w ten sam sposób, powiedzmy tak, odchodzi, albo można powiedzieć tak, albo odchodzi do lamusa, albo nigdy nie był prawdziwy, bo ta druga teza też jest moim zdaniem prawdziwa. Bo co to znaczy, że w Newsweeku był i ten, prawda? To znaczy, żyliśmy w latach 90. w okresie dominacji jednak, moim zdaniem, jednej formacji. Mówię o dominacji w mediach. Tą formacją była szeroko rozumiana, powiedzmy, to formacja Gazety Wyborczej. Inne tygodniki albo inne miejsca praktycznie nie miały albo ambicji, albo sił, żeby się jej przeciwstawić. Właściwie takie próby, które się pojawiały, to były próby życia z kropką, za każdym razem z różnych powodów nieudane. Były próby powołania nowego pisma takim, jakim był, nie wiem, Nowy Świat, który też się nie powiódł. Była próba tygodnika Spotkania, które też się zakończyło niepowodzeniem. Była w jakiejś mierze również próba Gazety Polskiej, która, jeśli chodzi przynajmniej o tą pozycję do takiego dużego bardzo tygodnika, na razie też się, wtedy przynajmniej mówimy o latach 90. nie powiodła. W związku z tym mieliśmy do czynienia z dominacją jednego pisma. I teraz fakt, że pojawiły się no, inne pisma, nie wiem, tygodniki, gazety, również sprofilowane ideowo, jest rzeczą w jakiejś mierze naturalnej. To nie jest tak tylko, że wszystkie pisma się stały tożsamościowe, tylko nagle się okazało, że Gazeta Wyborcza wcale nie jest tak nietożsamościowa, z jaką chodziła, tak? Że to nie jest pismo wszystkich, tylko że to jest pismo, które ma bardzo konkretny sposób obrazowania i pisania. Więc myślę, że to jest też z tym związane, że udało się, czy powstało w Polsce na tyle silne środowisko niezależne wobec dominujących
dominującego, że było w stanie wydać z siebie co najmniej kilka różnych pism. Ja bym dopowiedział, że to czytelnicy, prawdę powiedziawszy, wymuszają to, nie, ten ruch gazet. Wskazuje się tutaj, że pod roku 2005 ta temperatura sporu politycznego też wpłynęła na media, a ja sobie tak myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która wpływa na to, że media stają się takie tożsamościowe. Internet. Dlaczego? Dlatego, że media stają się interaktywne. Pod każdym komentarzem są wpisy czytelników. Czytelnicy też wpływają na poszczególnych autorów, a także całościowo na dany tytuł, że on coraz bardziej określa swoją tożsamość. Mili Państwo, jeszcze jedno pytanie. Mówiłem, że będą dwa krótkie, więc oddaję jeszcze na moment mikrofon. Przechodzą, podają. Dzień dobry, ja przyszedłem tutaj dla pana redaktora Pawła Lisickiego ze względu na sympatię do jego osoby i ze względu na sympatię do tytułu, który reprezentował, a właśnie nie chciałem zabierać głosu, tylko tu po pewnym fragmencie wypowiedzi któregoś z panów, który składał podziękowanie redaktorowi Piotrowi Semce za wstęp, chciałem powiedzieć, że ja jestem zupełnie odmiennego zdania i nawet się dziwię, że wstęp został poprzedzony pierwszym zdaniem: trotyl na Tupolewie był tu tylko pretekstem. Więc ja byłem redaktorem naczelnym i Życia Warszawy swego czasu i kilku innych tytułów medialnych i tego rodzaju zdanie na początku tej książki, żeby zaprezentować, zachęcić mnie do czytania tej książki, powoduje, że mnie zniechęca do tej książki. Dlaczego? Dlatego, że nigdy bym nie dopuścił, żeby ten tekst o tym trotylu w takiej formie, w jakiej on się znalazł w gazecie, w ogóle się ukazał. To był błąd typowo dziennikarski. I namawianie mnie teraz do tego, żebym przyjął do wiadomości, że trotyl był tylko pretekstem, wydaje mi się, że jest błędem. I jeszcze druga uwaga dziennikarska, typowo dziennikarska. Ja skończyłem swego czasu, dawno temu, kurs szybkiego czytania, w związku z tym, mimo że przyszedłem tutaj, przepraszam, pół godziny temu, to zdążyłem mniej więcej tą książkę przekartkować, przeczytać, to by było powiedziane za dużo. Podstawowy błąd, moim zdaniem, tej publikacji polega na tym, że pan był rozmówcą redaktora Pawła Lisickiego. Sprawiało to na mnie wrażenie, jakby Paweł Graś robił rozmowę z Donaldem Tuskiem. Tego nie można robić. Jeżeli się chce książkę zrobić, gdzie i ma się zamiar uzyskania jakichś pełnokrwistych treści, no to nie można doprowadzać do sytuacji, że przy jednym stole spotyka się dwóch facetów, którzy myślą to samo i mówią to samo. Jeżeli chce wydobyć jakąś dramaturgię z tych wydarzeń, bo cała historia była pełna dramaturgii, no to nie mogę tego robić tak, jak tutaj pan był uprzejmy zrobić, a pan Paweł się zgodzić na to. I to jest tylko, to są moje dwie drobne uwagi związane nie z tą ideologią, tylko z błędami dziennikarskimi, z mojego punktu widzenia. Od razu zastrzegam się. Dziękuję. Nie, no, powiem krótko, nikt nie jest doskonały, może ktoś zrobi lepiej taką książkę. Paweł Lisicki jest dostępny, więc będę namawiał Pawła, jeśli on będzie się opierał, żeby zrobić z nim taki wywiad rzekę. Nie wydaje mi się, żebym był rozmówcą szczególnie uległym wobec Pawła. Takie wywiady, ponieważ nie jest to mój pierwszy wywiad, ja po prostu jestem dziennikarzem, który wywiady robiłem i radiowe, i prasowe od lat. Słyszałem ileś razy uwagi, że nie robię wywiadów tak jak Monika Olejnik, to znaczy, że nie robię tego na kontrze. No taki mam charakter, nie dlatego, że się zgadzam z każdym ze swoim rozmówcą, bo jest to niemożliwe, tylko po prostu ja uważam, że nie należy się wcinać swojemu rozmówcy zbyt mocno. Trzeba dać mu się wygadać. Każdy ma inny temperament i inną formę ekspresji tego, co mówi. Jeśli są jakieś zarzuty, że ja o coś Pawła nie zapytałem, to ja chętnie usłyszę taki zarzut. Mnie się wydaje, że ja o wszystko Pawła zapytałem. Jeśli o coś... Mogły być jakieś rzeczy, o których ja po prostu nie wiedziałem, zapomniałem, nie pamiętałem i nie zadałem takiego pytania. Nie wydaje mi się, że była jakaś kwestia, którą nie zadałem Pawłowi, bo się go bałem.
Powiem jeszcze jedną taką rzecz, Paweł, pozwolisz. To był moment, kiedy ja mogłem wybierać miejsce pracy. To nie jest tak, że ja byłem wtedy podwładnym Pawła. Więc miałem dużą swobodę pod tym względem. Gdybym bardzo się bał, to pewnie bym nie pytał Pawła o te wszystkie rzeczy dotyczące zarzutów związanych z tym, że rzekomo był nominatem pisowskim. A to się powtarza. Zresztą byłbym idiotą, gdybym o to nie zapytał. Nie mam takiego stażu jak pan, ale kilkanaście lat stażu w pracy w zawodzie mam, więc potrafię przewidzieć, jakie zarzuty by mi postawiono w tej sytuacji. Ja wszystko zdaję sobie z tego sprawę. Z kolei ten zarzut, że ponieważ się znamy, nie powinniśmy rozmawiać, no owszem, można tak to postawić, ale w Polsce wyszło masę książek, wywiadów rzek, czy też wywiadów prasowych, które ludzie, którzy dobrze się znają, ze sobą przeprowadzili. I najgorsze jest to, że oni często udawali, że się nie znają tak naprawdę. To jest zresztą norma w polskich mediach, że ludzie przychodzą na pan, pani w medium, a wiadomo, że są prywatnie na ty. Bardzo, bardzo częste zjawisko. I ja może dodam jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, nawiązując trochę do tego, co tutaj Piotr Górszczyn, my żeśmy, tak jak tutaj Piotr mówił, przeprowadzili tę rozmowę między początkiem grudnia, a końcem grudnia, kiedy nie wiązał nas, powiedzmy to tak, żaden formalny stosunek podległości, jaki normalnie wynika z sytuacji, że jest redaktor naczelny i jego dziennikarz, tylko zarówno ja, jak i Piotr byliśmy ludźmi bez pracy. W związku z tym można, że tak powiem, zawsze, znaczy nie można postawić zarzutu, że nie było, że zabrakło niezależności ze strony pytającego. Więc to jest rzecz pierwsza, ponieważ byliśmy obaj zwolnieni z pracy, a ja nawet jeszcze po tygodniu się okazało, że nie tylko jestem zwolniony w ogóle, ale w szczególe, czyli w sposób tam dyscyplinarny, no, nic nas nie wiązało. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, dotycząca tego, czy my podobnie myślimy, czy my podobnie nie myślimy. No, na tej zasadzie, gdybyśmy chcieli, jest oczywiście typ, czy można sobie wyobrazić taką rozmowę, nie wiem, no, na kontrze, czy w zderzeniu. Tylko tu chodziło o coś innego. Tu chodziło o opowiedzenie pewnej historii, prawda? Chodziło o, i tu myślę, że zaletą tego jest to, że kiedy rozmówca też dużo wie, też ma pewne, łączy nas pewne wspólne doświadczenie, to pozwala głębiej i lepiej taką historię opisać. To nie jest tak, że zawsze rozmowa na kontrze jest lepsza niż rozmowa tak zwana, powiedzmy, rozumiejąca, tak? To znaczy, tak długo, jak nie ma sytuacji, że jest jakaś forma podległości między rozmawiającym a rozmówcą, to nie wydaje mi się, żeby tutaj było cokolwiek, nie wiem, nie tylko nagannego, tylko coś, co by ograniczało jej przesłanie. I rzecz trzecia dotycząca tej kwestii trotylu. Ja podziwiam oczywiście pańską sztukę szybkiego czytania i naprawdę jestem pełen uznania, że w pół godziny udało się tę książkę przeczytać jeszcze przy tym świetle i w tym naszym gronie, także słucham. No przekartkować, ale gdyby uważniej kartkować, to tam jest całkiem spory fragment dotyczący samego tekstu o trotylu i tego, co się wydarzyło. I ja tutaj, pozostając w pewnym rodzaju, nazwijmy to, no, napięciu z obecnym redaktorem Cezarym Gmyzem, miałem na temat tej publikacji, choć nie na temat jego pracy dziennikarskiej, ale na temat tej publikacji krytyczne zdanie, które podtrzymywałem we wszystkich swoich wypowiedziach, w tej książce, we wszystkich wywiadach, i to akurat w ogóle nie było przedmiotem dyskusji. To, co napisał Piotr Semka, to nie to, że tekst o trotylu nie miał znaczenia, albo że był tekstem dobrym, albo że był tekstem, który nie o to chodziło. Chodziło o to, że był tylko pewnego rodzaju pretekstem do doprowadzenia do tej sytuacji, która się stała. Bo to, że mógł się ukazać, nazwijmy to, nie do końca, powiem tak, żeby się w miarę wszyscy zgodzili, nie do końca dobrze zredagowany tekst, to jest jedno, a to, że nastąpiło po tej publikacji cały szereg kompletnie dziwacznych zachowań, które doprowadziły do tego, co doprowadziły, to jest drugie. Często musimy oceniać ludzi nie tylko dlatego, że coś się wydarzyło, ale też po ich reakcji na to, prawda? Jak na to reagują, jak się zachowują w sytuacjach kryzysowych. A tutaj ta sytuacja kryzysowa sprawiła, że no, pojawił się cały ciąg zachowań kompletnie jeszcze, nie. Jeszcze krótkie ad vocem. Moment, Piotr, no. Pozwól, bo to jest akurat ważna sprawa. To pokazuje, po co potrzebne są tego typu książki. Po to, żeby ludzie pamiętali i mogli
mogli sprawdzić, kiedy pamięć się zaciera. Bo co się wydarzyło z tekstem Czarka Gmyza? Czarek napisał ten tekst. Można założyć, że popełnił kompletny błąd, informatorzy go wkręcili. W polskich gazetach się to zdarzało. Czy ich autorzy wylatywali? Zazwyczaj nie. A na pewno nie było takiej masowych egzekucji, jakie nastąpiły w Rzeczpospolitej, bo wyleciały osoby, które nie miały nic wspólnego z tym tekstem. I to pokazuje skalę tego problemu. Nie to, że autor napisał zły tekst i za to poniósł karę, a my w akcie Solidarności, fałszywie pojętej korporacyjnej Solidarności, bronimy naszego kolegi, tylko to pokazujemy, że jeśli nawet ten, a już wiemy, że nie popełnił błędu, błędy były natury formalnej, technicznej, po prostu w tym momencie już nieważne to jest. To była tylko kosmetyka. Natomiast to, co się wydarzyło, to pokazuje, że to rzeczywiście był pretekst. Wywalenie iluś ludzi, potem zniszczenie kolejnego tytułu, które pokazało, że to był doskonały pretekst do tego, żeby załatwić pewne środowisko, wypchnąć go z obiegu medialnego. To ja teraz jeszcze od razu udowodnię, że nie ma u nas takiej zasady redakcyjnej, że wszyscy myślą tak samo. Był taki moment, kiedy ja byłem bardzo bliski punktu widzenia Pawła na temat tekstu Czarka o Trotylu, ale tak się składa, że jestem po zgłębianiu tego tematu trochę bliżej. Tego efektem jest trochę inna książka, o której będzie okazja opowiedzieć w innej sytuacji. Ale przypomniałem sobie ten tekst raz, drugi, trzeci, czwarty. Przeczytałem dokładnie, co było mówione na kolejnych konferencjach prasowych prokuratury i odnoszę wrażenie, że są dwa takie fakty medialne w historii III RP, które przejdą do dziejów mediów III RP jako klasyczne przykłady manipulacji. Pierwszy to jest to, co zrobiono z tak zwaną listą Wildsteina, która została nazwana przez Gazetę Wyborczą listą agentów, która krąży po internecie, która nie była żadną listą agentów, tylko była po prostu spisem, indeksem Instytutu Pamięci Narodowej, w którym gromadzono rekordy, które w tym instytucie się znajdują. Tyle. Bronisław Wildstein nie przygotował żadnej listy agentów, nie ujawniał żadnych agentów, tylko po prostu wyniósł spis treści z czytelni IPN-u. Cała nadbudowa stworzona przez to do tego przez Gazetę Wyborczą posłużyła potem jako broń ideologiczna i służy do dzisiaj. Z artykułem Czarka jest bardzo podobnie, bo fakty są takie, że Czarek, wbrew temu, co mu się zarzuca, w tym tekście ani nie podpalał Polski, ani nie napisał niczego o zamachu, tylko napisał tyle, że polscy specjaliści pojechali, wzięli próbki i na tych próbkach znaleziono ślady trotylu. To samo 5 grudnia powiedzieli prokuratorzy wojskowi, to samo w tej chwili wychodzi z analiz amerykańskich, to samo wypływa w tej chwili z prokuratury polskiej. Czarek nie pisał, skąd jego zdaniem ten trotyl tam się wziął, stawiał pewne hipotezy, ale sedno do dzisiaj pozostaje takie samo. Kilka niezależnych źródeł poinformowało go o fakcie, który on opisał. I taka jest prawda dotycząca tego artykułu. On w nim niczego nie wymyślił. Znaczy, jak mówię, no nie ma sensu, żebyśmy ciągnęli dalej tej rozmowy, bo na tym poziomie, że tak powiem, dlatego ja wyraźnie oddzielałem w książce swoich wypowiedzi pracę dziennikarską, czyli dziennikarza, który zebrał pewne dane i potem sposób zredagowania samego tekstu tak, jak on dotarł do publiczności. Tu uważam, że jest pewna różnica między sprawą listy Wildsteina, która została całkowicie wymyślona i stworzona przez Gazetę Wyborczą w taki właśnie sposób, żeby przestraszyć, i od tego, że redakcja dostała te materiały od Cezarego, również je, nazwijmy to tak, w cudzysłowie, podkręciła. A dowodem tego było samo zachowanie redakcji następnego dnia. Znaczy, no, tu się chyba wszyscy zgodzimy, już niezależnie od tego, jak patrzymy na ten konkretny artykuł, że nie jest rzeczą naturalną, że redakcja następnego dnia coś przeprasza po paru godzinach, prawda, a potem się z tego znowu wycofuje. Ale to jest na osobną dyskusję, tylko dotyczącą samego tego tytułu i trotylu. Książka akurat opisuje to wtedy, co się działo. Mili Państwo, bo czas jeszcze na kolejkę tradycyjną i podpisywanie egzemplarzy. Paweł Lisicki, Piotr Gursztyn, autorzy książki Po prostu uważam, że, wydanej przez wydawnictwo De Facto, do nabycia w dobrych księgarniach i w zwykłych księgarniach też, mam nadzieję. I tutaj na stoisku po lewej stronie serdecznie zapraszam do zakupu. Jak ktoś nie zdąży, to będzie musiał czekać na wznowienie, bo z tego, co wiem, pierwszy nakład bardzo ładnie schodzi. Więc zapraszam, już w tej chwili oddaję w wasze ręce autorów. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Thank you.
nie wiem.